O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel. Te paradoksalne słowa pochodzą z Exultetu, czyli hymnu nieznanego autorstwa. Ze względu na kosztowny styl utwór przypisywano Augustynowi z Hipony, Ambrożemu z Mediolanu lub Hieronimowi ze Strydonu, mistrzom łacińskiego słowa. Niektórzy z nas, gdyby nie pandemia, mieliby szansę usłyszeć wykonanie Exultetu podczas nadchodzących świąt wielkanocnych. Co w utwór ma jednak wspólnego z historią Zamku Królewskiego w Warszawie? Zapraszam na krótki materiał na ten temat. W 1885 roku na łamach śląskiego czasopisma ukazał się artykuł profesora Alfreda von Saleta. Publikacja informowała o fragmentach błędnie identyfikowanego średniowiecznego rękopisu. Po analizie okazało się, że niemiecki uczony wszedł w posiadanie resztek piastowskich księgi z XIV wieku. Muzeum Książąt Czartoryskich zainteresowało się zabytkiem. Po długich pertraktacjach odkupiło 19 kart pozostałych z manuskryptu, co znajdowało się na pergaminach. Historycy głowili się nad owymi fragmentami i nie zawsze poprawnie identyfikowali oraz datowali znalezione teksty. Problemy z interpretacją wynikały z faktu, że niektóre karty były niezwykle zniszczone. Zawierały zaledwie pojedyncze słowa. Niemniej, dzięki badaniom ostatnich dekad udało się ustalić, że tajemnicze skrawki pergaminów są pozostałością po graduale, czyli księdze liturgicznej, zawierającej m.in. pieśni przeznaczone do wykonania podczas Eucharystii. Ponadto, dzięki tej karcie, którą widzą Państwo na ekranie, ustalono, że księga była niewątpliwie związana z Bolesławem II Mazowieckim, którego imię zapisano złotym i czerwonym kolorem. Władca ten jest nieco zapomniany w podręcznikach szkolnych, a to właśnie on, wedle niektórych historyków, stoi u początków warszawskiego grodu. Choć wydarzenia te są spowite mrokiem i niezbyt jasne, niektórzy badacze przypisują Bolesławowi budowę założeń odnalezionych w południowo-wschodniej części obecnego zamku oraz na dziedzińcu obecnego pałacu pod blachą. To tam na skarpie, u ujścia rzeczki Kamionki, czyli w miejscu dzisiejszej trasy WZ, znajdował się warszawski gród, nawiedzany wielokrotnie przez nieco zapomnianego mazowieckiego piasta, który mógł odegrać w historii Polski donioślejszą rolę. Mianowicie, w 1288 roku Bolesław został wezwany na krakowski tron. Choć krótko, książę rządził nie tylko zjednoczonym Mazowszem, ale także ziemią małopolską. Czy chciał zostać królem? Nic o tym nie wiemy. Z tego względu historycy odmawiają mu monarszych ambicji. Niemniej, skoligacony z Wacławem II, którego siostrę Kunegundę pojął za żonę, książę ten był ważnym graczem w rozgrywkach o tron Polski na przełomie XIII i XIV wieku. Fragment z Exultetu, w którym wypisano imię Bolesława złotem i minią, jest strzępem samoświadomości piastowskiego władcy. Końcowe finale hymnu wspomina bowiem księcia obok biskupa płockiego Jana, który kierował kościołem na Mazowszu. Wspomnienie władcy obok hierarchy unaoczniało, że w historii zbawienia ma miejsce także władza polityczna. O jakże doniośle to wszystko brzmiało. Abyśmy mogli zasmakować owego rytuału, zaprośmy teraz na scenę Isabelle Burns, absolwentkę Sacred Music Program na University of Notre Dame, która wykona dla nas ostatnie wersje Exultetu z Mazowsza. Is
Pascalibus Caris. Bolesław stracił krakowski tron w niecałe 2 lata. Kunegundę oddalił prawdopodobnie jeszcze przed 1300 rokiem, a w koronacji Wacława nie uczestniczył. Zaledwie słuchy docierały do niego na temat tej ceremonii. Słuchał jednak również wersów paschalnego hymnu, między innymi o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel. Przesłaniem egzultytu jest zapewnienie, że nie ma takiego nieszczęścia, na którego glebie nie może wzrosnąć dobro. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzę Państwu, wierzącym w Boga, jak i wywodzącym wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna z innych źródeł, aby czas wielkanocny tchnął nową nadzieję i siły do pokonania wszelkich trudności. Wesołych świąt! Jeśli podobał się Państwu ten materiał, zachęcam do polubienia go. Natomiast jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej jeszcze na temat historii Piastów, zachęcam do odwiedzenia mojego kanału na YouTubie, który nazywa się tak samo jak ja, czyli Paweł Figurski. Link do tego ekranu powinien się Państwu teraz wyświetlić na filmiku. Dla wytrwałych, którzy doczekali do tego momentu, prezent. W opisie filmu znajduje się link do mojej strony, z której można pobrać za darmo artykuł poświęcony egzultytowi oraz Bolesławowi II Mazowieckiemu. Pozdrawiam Państwa serdecznie.